Warunki dzisiaj nie są dogodne do biegania dłuższych dystansów, chyba niż 100 metrów, szczerze mówiąc. 40 minut chodziłam po siebie, ale to może być też spowodowane nie tylko temperaturą, słońcem, ale też tym, że dopiero wchodzę w ten sezon startowy. To jest mój drugi start. 2:03 może być jeszcze dla mnie szybkim bieganiem, ale jestem spokojna. Jest to długi sezon. Mistrzostwa Świata dopiero mamy w październiku. Jeszcze mamy kilka miesięcy do tego, żeby się przygotować na to bieganie na poniżej 2 minut. No jest to dla nas bardzo dobry trening, żeby przygotować się do tych wysokich temperatur, żeby zobaczyć, jak to jest w ogóle zrobić rozgrzewkę do takiego startu ekstremalnego. Dobrze są takie starty.